Warsztat terapii zajęciowej w Starej Wsi był organizatorem teatralnego zakończenia lata. 22 września w Brzozowskim Domu Kultury spotkały się teatry z terenu gminy Brzozów. Przy szczelnie wypełnionej widowni na początek wystąpił szkolny teatr lalki aktora Stużego Pola, który przedstawił Słonia Trąbalskiego oraz Żeglarzy Dżambli. Teatr Tata ze Zmiennicy pokazał monodram Sprawozdanie na motywach opowiadania Franca Kawki w wykonaniu Damiana Kierka. Najważniejszym punktem programu była menażeria pana Krzysia, przedstawienie przygotowane specjalnie na tę okazję przez uczestników warsztatu terapii zajęciowej w Starej Wsi. Dzisiejsze spotkanie jest finałem projektu finansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich realizowanego w warsztacie terapii zajęciowej w Starej Wsi przy współpracy z nieformalną grupą wsparcia, którą tworzą nasi rodzice. Główną ideą napisania wniosku właśnie do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich było wsparcie naszych uczestników w ich rozwoju, w pracy, codziennej pracy, w podnoszeniu poczucia własnej wartości, pełnienia ról społecznych, jak również samorealizacji, rozwoju talentów, zainteresowań, pasji. Tak się akurat szczęśliwie dla nas składa, że mamy uczestnika, który zarówno i pasję, i talent ma ogromny. Mówię tu o naszym Krzysztofie Wojnickim, który ma wiele osiągnięć i sukcesów na swoim koncie, w swoim malarstwie. I jakby to było inspiracją do tego, aby jego talent połączyć z talentami naszych innych uczestników, którzy właśnie w formie sztuki teatralnej oddają swoje zamiłowania, swoje pasje w połączeniu z tym, w jaki sposób rozwija się, tworzy właśnie jeden z naszych uczestników. Sprawy integracji osób niepełnosprawnych mają duże znaczenie dla samorządu gminy Brzozów. Świadczy o tym obecność na spotkaniu burmistrza Brzozowa Józefa Rzepki. Jestem niezmiernie rad, że mogę w dniu dzisiejszym spotkać się z Państwem na inauguracji tego przedstawienia. Myślę, że jest to bardzo ważna sprawa rozwoju funkcjonowania takich ośrodków jak warsztat terapii zajęciowej, środowiskowe domy samopomocy, bowiem gmina Brzozów w sposób bardzo znaczący i bardzo rozważny wspiera te działania i wspierać je będzie. Dzisiejsze spotkanie pięknie wpisują się również nasze placówki oświatowe, przedszkola, szkoły, o czym tu już przy powitaniu była mowa. Myślę, że dzisiejsze spotkanie jest spotkaniem integracyjnym osób niepełnosprawnych z osobami w pełni sprawnymi. Myślę, że to jest wielka sprawa, wielka rzecz i myślę, że należy tego typu działania wspierać, kultywować, pomagać i rozwijać. Artyści z warsztatów w Starej Wsi już w piątek, 25 września, zaprezentują spektakl Menażeria pana Krzysia na przeglądzie twórczości osób niepełnosprawnych w Rzeszowie.